Cześć, dziś wam też chciałbym zaprezentować taki trik. Znaczy trik, to chyba każdy, kto ma samochód nitro, wie, że trzeba też przygotować odpowiednią obudowę samochodu. Wiadomo, mamy tu małą szybkę, tutaj mamy na to, żeby dolać paliwa. Tutaj miejsce na szarpankę, żeby odpalić i tu miejsce na silnik, żeby widzieć, co się dzieje. Tak, ale przy tych ustawieniach obudowy jest to nieopcjonalne do niektórych pogod. Wiadomo, jest cieplej i zimniej, ale najlepiej wyciąć tutaj bardzo dużą dziurę, plus dodatkowo tu takie małe dziureczki ja zrobiłem, żeby jak najwięcej powietrza wpływało tędy i wypływało tędy. Zrobiłem też po boku i tutaj takie tam bajeranckie. Czyli pamiętajcie o tym, że też trzeba przygotować odpowiednią obudowę. Niektórzy w ogóle robią jakieś tam wiatraczki do środka, ale no fakt jest taki, że do silniczka jest dużo też kabelków od pakietu z tyłu, niektórzy mają inaczej pakiet. Ja na przykład mam z tyłu i nawet nie miałbym gdzie miejsca zamontować na taki większy, ładny wiatrak, który by chodził. Tak, to jest dobry pomysł. Niektórzy też mają jakieś przewody, nie wiem, od odkurzacza i na wprost na silnik, żeby bezpośrednio wiatr wiał. Tak, ale to też łapiesz każdy brud. Na przodzie jest najlepiej tak, jak ja zrobiłem. Wielką, dużą szparę. Po bokach jest, tutaj można zrobić, ja wyciąłem tylko wielkie koło i to, i fakt jest taki, że jest około 10 stopni wyżej, ale no, jest bezpieczniej, nic się nie psuje, na razie.